Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jeżeli zastanawiacie się, jak się odbywała, jak się zaczynała kariera polityczna Joe Bidena, no to właśnie zaczynała się dokładnie 50 lat temu. On jako 29-letni młody mężczyzna powiedział do polityka, mówi: dziadek do piachu, a dziadek miał 63 lata. No może nie powiedział dokładnie tak, dziadek do piachu, no ale powiedział, że dziadek jest już stary i że teraz jest moda i czas dla młodych. Kiedy w Delaware, no to jest taki mały stan blisko Waszyngtonu, tego DC, District Columbia, czyli stolicy amerykańskiej. No i Joe Biden, no to miał 29 lat, był w radzie jednego z hrabstw, no bo w Ameryce stany są podzielone na hrabstwa. No nie ma już hrabiów, ale są podzielone na hrabstwa. No dużo Polaków mówi, że to się nie nazywa hrabstwo, no ale to jest county. County, no to tak jak hrabia Monte Cristo, czyli Count Monte Cristo. Zawsze to jest takie bulwersujące. Często ludzie właśnie piszą, nie, to jest powiat czy tam gmina. No gmina to chyba za mała. No w każdym razie 29 lat, Joe Biden, młody urzędnik w budżetówce. No i on doszedł do wniosku, no on był nikim. W tym czasie senatorem, no to był republikanin Caleb Box. No on już był w Senacie przez dwie kadencje, czyli 6 lat i drugie 6 lat. No i startował na trzecią kadencję, czyli na następne 6 lat. No Box był ukochany, był przez wszystkich obywateli z Delaware, bardzo, bardzo go lubili. No on był taki umiarkowany republikanin, wcześniej był gubernatorem, pomagał wybrać sędziego z Partii Demokratów do Sądu Najwyższego. Także, że faktycznie był umiarkowany, popierał te wszystkie ustawy praw obywatelskich z 1964 roku i z 1968 roku. No to była duża sprawa. Pomagał ogólnie rzecz biorąc, no patrzył się na demokratów i z nimi współpracował. No miał taką pogodną naturę, był dosyć przyjacielski, także dogadywał się ze wszystkimi po stronie prawicy, no i lewicy. No wtedy Partia Demokratów, no to nie była jeszcze komunistyczna. Partia Republikanów, no wszystko się przesunęło. Od 50 lat, no to wszystko w zasadzie się przesunęło. Ci, co byli na prawicy, to są po środku. Ci, co byli po środku, to się przesunęli na lewo, a lewo się po prostu przesunęło do ekstremalnego komunisty. No i w tym czasie nikt w zasadzie nie podskoczyłby do tego Boxa, no ale ten młody Joe Biden, no to w zasadzie tak stanął, popatrzył się na tego senatora, no i tak sobie pomyślał, mówi: on już jest zmęczony, tak? On już jest zmęczony. No co miał na myśli, że on jest zmęczony? No on miał na myśli, że po prostu to jest dziadek. No dziadek to laseczka i ławeczka. Niech spada, niech teraz 29-latek coś zrobi. Także 63 lata, no to młody wiek jest, tak? To w tamtych czasach może bardziej się wydawało, że to już jest starość, no szczególnie, że wiek emerytalny. W tamtych czasach wiek emerytalny Social Security, ten podstawowy, no to był właśnie 62-63 lata. Także ludzie, co pracowali, to tą państwową emeryturę, gdzie każdy pracodawca dokłada 7,5%, każdemu pracownikowi zabierają 7,5%, także 15% każdy sobie odkłada, czyli przez 6 lat, 6 i parę miesięcy odkłada na jeden rok emerytury. Dlatego w tym czasie te 62-63 lata, no to był taki wiek emerytalny. No i ten 29-latek w zasadzie zaatakował tego polityka, który powinien być na tej emeryturze już. No
państwowej, tak? No państwowej, no obowiązkowej. No pomimo, że był tam politykiem i to inaczej tam działa. No ale dla zwykłego ludu, no to w ten sposób było przedstawiane. Joe Biden przedstawił, mówił, on już jest, powinien być na emeryturze, a gdzie jest miejsce dla mnie? No i w zasadzie zaczął startować do tych wyborów. No i zaczął startować na tym, że będzie młodym aktywistą, że cała ta jego aktywność i działanie, no to zrobi to, że on da więcej energii do stanu. Boggs no miał 30% przewagi nad Bidenem. Biden w ogóle nie miał ani pieniędzy, ani jego nazwisko nie było rozpoznawane w polityce, nie był gubernatorem, niczym się nie zasłużył. No był po prostu małym urzędnikiem, młodym urzędnikiem w biurze stanowym. No i nie za bardzo miał co zaoferować, no to jako politykę, jako rozwiązanie, jako no życie dla ludzi, no to on postawił na tym, że młodość, miłość i braterstwo, że młodość musi wejść do tego. No to był pierwszy rok, kiedy prawo do głosowania zmniejszono z 21 lat do 18. No i właśnie ci 18, 19, 20, 21-latkowie wybrali tego 29-latka. No i 50 lat zaczęła się historia Bidena. Dzisiaj ma już te swoje lata, 79, 80. No i teraz karma jest taka, że dużo ludzi przychodzi do niego i mówi, dziadek do piachu, ty masz już 80 lat, na drugą kadencję będziesz miał 83, no on się szarpie, debilowato się szarpie, no. To jest aż wstyd, jak on się szarpie. W zeszłym tygodniu no miał konferencję prasową, telewizyjną, spotykał się z dziennikarzami na żywo. To było po prostu coś nieprawdopodobnego. On miał konferencję na żywo. No, wszyscy ci komuniści naokoło niego, no to pilnują go, żeby on w ogóle w okresie przedwyborczym to nie wychodził z tej swojej piwnicy, tylko straszył Trumpem i straszył COVID-em. No później były te wszystkie kombinacje głosowania. No i został zatwierdzony jako prezydent. No jedni mówią, że wygrał, drudzy mówią, że nie wygrał. W każdym razie jest prezydentem, no ale makabrycznym prezydentem. On wyszedł i powiedział, że ten cały rok, kiedy on był przy władzy, no to był nieprawdopodobny postęp. No i to wszystko jest, idzie w dobrym kierunku. No dał z siebie wszystko, co najlepsze, no ale niestety nie działało. To nie działało. Już cała lewica, wszyscy z partii demokratów to rozumią, że to będzie jedna wielka plama w listopadzie 2022, no bo to są wtedy wybory między prezydenckie. W listopadzie 2022 33 senatorów będzie wybieranych w Ameryce. No dlaczego 33? No bo jest 50 stanów, dwóch senatorów na każdy stan. Kadencja jest 6 lat, także jedną trzecią trzeba w zasadzie wymieniać co 2 lata. No jak się dziwicie, co się stało, położyłem tutaj taką czarną piankę, żeby tego cmokania nie było słychać. No myślę, że to trochę redukuje. No jeżeli nie redukuje, to dajcie znać. No wszyscy reprezentanci z Izby Reprezentantów, no bo są dwie izby, 433 reprezentantów, kadencja jest 2 lata, no i wszyscy będą wybierani. No w większości no to są wybierani na drugą, trzecią, czwartą kadencję. Ci politycy, jak dopadną do tego żłoba,
podoba, no to po prostu są wybierani znowu i znowu i znowu. No ale teraz już dużo się zmieni. No i tłumaczył dosyć chaotycznie, tłumaczył dosyć nerwowo. W zasadzie no to kłócił się z tymi dziennikarzami. On czasami jak tłumaczy, no to tłumaczy dosyć nieroztropnie i nielogicznie. No wygląda na to, że jego myśli po prostu tłuką się jedno przeciwko drugim, tak jak na Wesołym Miasteczku te samochodziki na parkingu. No ma swoje lata, człowiek ma już swoje lata. No i zaczął tłumaczyć, no bo wcześniej miał spotkanie w Georgii, no i w zasadzie to obraził wszystkich republikanów, którzy są przeciwni tych poprawkom do głosowania w Ameryce. No, demokraci chcą poprawić głosowanie w Ameryce w trzech sprawach. Przede wszystkim do tej pory konstytucja mówi, że wybory no, są organizowane przez indywidualne stany. Komuniści chcą zrobić, żeby było zorganizowane przez stolice. Także totalna komunistyczna centralizacja wyborów. Do tego chcą tak scentralizować, że ma być to wszystko komputerowo. No jeszcze chcą to kontrolować, że mają być wybory kopertowe. Republikanie mówią, nie, no trzeba mieć dowód osobisty do głosowania, trzeba przyjść osobiście, trzeba pokazać, że jest się samemu tym, kim się jest, żeby nie było możliwości, że ktoś wyśle kopertę za zmarłego mieszkańca tego adresu i tak dalej, i tak dalej. No, zaczął tłumaczyć, że on nie nawyzywał republikanów bo on wyzywał od wyjątkowo rasistowskich nazwisk. Porównywał nawet tam Jeffersona i ludzi z północy i południa, tak, no bo w Ameryce, no niestety 1862-3 rok, no to była ta wojna bratobójcza, tak zwana secesyjna, tak zwana odłączeniowa, cywilna, niektórzy mówią, no wtedy, kiedy 500 tysięcy białych zginęło, no i ten problem murzyński w sumie nie został rozwiązany. To jest bardzo bolesna sprawa, no i kształtuje społeczność murzyńska, to jest 12% w Ameryce, no a wszystko jest, bardzo dużo jest kształtowane naokoło właśnie społeczności murzyńskiej. Sytuacja dużych miast jest w zasadzie określona przez te 12% i tak dalej, i tak dalej. No ale wracając do Bidena, no nawyzywał wszystkich od rasistów, nawyzywał wszystkich od tych, którzy się nie zgadzają na te kopertowe głosowania. Do jednego z dziennikarzy, no to zaczął go opieprzać, że on w ogóle nie zrozumiał, co Biden sam miał do powiedzenia. Biden tłumaczył mu, przecież poszedłeś do szkoły dziennikarskiej, powinieneś wiedzieć, jak pisać po angielsku. No i zaczął gryźć i kopać, tak jak po tej wpadce w Afganistanie. No widać jak popiera go prasa i telewizja, no bo w Afganistanie jest kompletnie cicho i nic się nie mówi. No no ale właśnie wpadł w podobny szał, jak było wtedy. Jak się go zapytali, co on będzie robił w tym drugim roku prezydentury, no to on powiedział, że zmieni taktykę. No i teraz Biden powiedział, że on wyjedzie z Waszyngtonu, wjedzie na autostrady, na drogi, zacznie odwiedzać wszystkich obywateli, no i zacznie pokazywać ten, o co on walczy i o co on walczy. No kompletnie nie zrozumiał, co się dzieje w Ameryce. Prezydent nie rozumie, co się dzieje w Ameryce. Prezydent, który on prowadzi, jest przewodnikiem, czy liderem, czy przywódcą. On kompletnie nie rozumie, co to się stało. No co w zasadzie on myśli, że jego decyzje po prostu są niezrozumiane.
on sobie wyobraża, że ludzie nie obejmują to, co on proponuje, że ludzie nie wiedzą, co on chce zrobić. No i to jest to, że to nie jest prawda. No, ludzie po prostu dokładnie wiedzą, co on proponuje. Ludzie dokładnie wiedzą, co on chce zrobić i ludzie dokładnie wiedzą, ile ich będzie to kosztowało. To nie ma jakiegoś braku komunikacji, to nie ma jakiegoś braku zrozumienia. No, ten człowiek i wszyscy lewacy, no tak jak Jaruzelski, jak był stan wojenny, no to 113 razy wspomniał słowo socjalizm, no i że ten socjalizm trzeba pilnować, że będzie lepiej i tak dalej, i tak dalej. No i to są właśnie tacy twardogłowe, betonowe, komunistyczne mózgi. To jest jakieś takie w Polsce te wszystkie odwilże, nie odwilże, ten nowy socjalizm, lepszy socjalizm, 56 rok, 68, 48, 71, 76, to za każdym razem wychodzili ci komuniści i mówili, nie, no to wy nie rozumiecie, towarzysze, co to trzeba zrobić, i później krzyczał, czy pomożecie. No i teraz Biden też wychodzi i mówi, czy towarzysze, pomożecie. No, ale oczywiście ci wszyscy socjaliści amerykańscy krzyczą, pomożemy, pomożemy, a on mówi, no to opodatkujemy bogatych, to będą pieniądze dla nas wszystkich, no i rozdamy, no i mówi, rozdamy 2 tryliony, 3 tryliony, 4 tryliony, infrastrukturę społeczną zrobimy, to zrobimy, tamto zrobimy. No a wszyscy krzyczą, pomożemy, pomożemy, będziemy łapać te podatki. No Biden sam w sobie, no to on też startował w 1988 roku, no ale to wszystko spaliło się na panewce. Dlaczego? No spaliło się dlatego, że był oskarżony o to, że plagiaryzm popełnił, przypisał jakieś prace naukowe. Ogólnie rzecz biorąc, no to był zawsze taki odważny kozak. W szkole prawniczej, no to jak ktoś kwestionował, czy on się tam załapie na pewne poziomy, no to zawsze mówił, że mogą wyjść na zewnątrz i pięściami to sobie wyjaśnić. No tak, że dosyć no bezczelny. On był po prostu bardzo agresywny, zawsze wierzył w tą swoją ocenę, no i potrafił gadać i przekonywać. No on uważał, że w zasadzie jeżeli pójdzie gdzieś tam do pokoju z kimkolwiek, gdziekolwiek, jakkolwiek, no to przekona. No i faktycznie przekonał w 1988 roku, no to związki zawodowe to w zasadzie jadły mu z ręki. Ale zawsze miał problemy z tymi swoimi przemowami. Teraz w tym wieku, no to on czyta zawsze czyta z tego wyświetlacza komputerowego, no ale zawsze no to przez całe życie to tworzył tak jak mu myśli nakazywały. No i dochrapał się do tego, że w 2019 roku komuniści wypchnęli go, żeby po prostu reprezentował Amerykę. No i teraz jest co jest, tak? Wszyscy widzą, że Ukraina po prostu, no co najmniej Donbas może być zajęty przez Putina. W Kijowie może być rząd marionetkowy tylko dlatego, że jest Biden, a nie Trump. Tajwan, no jeżeli Rusy wejdą na Ukrainę, no to Tajwan będzie napadnięty w ciągu, no można powiedzieć, paru tygodni po tym. Przed latem, a zdecydowanie przed listopadem 2020. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku.
Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie za demokratami, za republikanami. Nie głosujcie na demokratów. Widzicie, co demokraci, jacy to są. No jeżeli Biden mówi do 63-latka, dziadek, idź do piachu, no to coś jest nie tak. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena i jego klikę. No widzicie, co się dzieje. To jest totalna plama, totalny wstyd. Zdrowia dla normalnych.